Paczka z Anglii już jest na pokładzie, ale wybaczcie, nie będę Wam pokazywał jej na stole, bo jest to niemal niemożliwe, jest tak duża, a w niej dobro, dobro, którego nie możemy dostać u nas na rynku, a jeżeli jest, to rzadko i ceny bywają różne, więc dzięki uprzejmości jednemu z mojego widzów. Miałem okazję poszperać trochę na angielskim rynku i w takim nazwijmy to wydaniu zbiorczym, w jednej paczce, dostać tą przesyłkę. A co się w niej znajduje? Zapraszam na stół i zaraz będziemy oglądali zawartość. Zapraszam. Dobra, jesteśmy już na moim stole i zacznijmy tą prezentację. Przede wszystkim, e, zanim pokażę pierwszą z rzeczy, na naszym polskim rynku jakiś czas temu udało mi się zdobyć następujące przedmioty. E, tego oto Batmobila z lat 40. w wersji hot Wheelsowej 1.50 Skala. Tego Super Friends Batmobilka, i ostatnio też trafił do mnie The Bat który też prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. On ma tutaj dodatkowo podstawkę. Jest znacznie lepszym efektem prezentacyjnym tutaj, bym powiedział, jeżeli mowa o tych pozycjach niż ten w 1.64 skali. No i poszukiwałem jeszcze kilku pozycji, a szczególnie dwóch, których na naszym rynku niestety nie było. Nie było te wszystkie. Od jednego sprzedawcy udało mi się zdobyć, ale on nie miał tych, których ja chciałem. No i właśnie przyszła paczka. Przyszła paczka z tymi pozycjami, które sobie pozamawiałem poprzez eBay. No i pierwszym z nich jest seria Batman, znaczy seria, film w sumie, Batman Returns i Batski Boat, czyli no mówiąc najprościej łódź podwodna, której u nas nie było, a też chciałem ją bardzo mieć. No i ostatnią taką rzeczą tak, właśnie, ta słynna kaczka pingwina, którą się poruszał. I to jest w sumie to, co poszukiwałem. Tutaj warto wspomnieć, że z tyłu na tych rysunkach mamy też inne pojazdy, które w tej skali większej troszeczkę możemy zdobyć, ale ja w większości je mam w tych skalach 1,64, czyli choćby nawet te batmobile. No, tego batkoptera akurat nie mam ochoty jakoś specjalnie posiadać. Tutaj widzimy to, co już zdobyłem. Jest oczywiście Tumblr, jest ten Batmobile Justice League, no i jest jeszcze ta wersja Batmobila z 1980. Ona też wydaje mi się, że nawiązuje troszeczkę, bo nawet na pudełku ma napisane, że jest to właśnie ta seria Super Friends. I jak przejrzałem to nawet w animacji w tamtym czasie, albo takim właśnie, albo takim Batmobilem poruszał się. On nawet jest w tej wersji Super Powers, którą wydaje McFarlane Toys. Także tak to się prezentowało. No tutaj oczywiście The Bat, którego zdobyłem. I jeszcze czy mamy jakąś grafikę z pozycją, której tutaj nie ma. No nie, ale bądź co bądź jeszcze myślałem ewentualnie o tym właśnie Batwingu w skali 1.50 plus Batplane z serii The Animated Series. Ale zobaczymy. To co najistotniejsze było to zdobyłem. Prawdopodobnie będę chciał to otworzyć i wyjąć. Na razie się jeszcze od tego powstrzymuję, więc nie będę tego robił tutaj na filmie, a skupię się na tych pozycjach, które, które chciałbym jeszcze mieć i udało mi się zdobyć. Pierwszą z nich jest przede wszystkim. Ten oto gacek z The Animated Series, wersja takenerowa. Jakiś czas temu prezentowałem Wam film, w którym wspominałem, że wyprzedaję swoją kolekcję. No, oczywiście jej część. Stwierdziłem, że ostatecznie nie będę zbierał tego wszystkiego, ale bardzo mi zależało na tym, aby pewne, nazwijmy to, moldy te, które są tworzone, aby to one się znalazły w mojej kolekcji. Każdy możliwy rodzaj tej formy. No i właśnie udało mi się zdobyć tego batka, który, wow, jest w fenomenalnej formie, jakie on ma mocne stawy. Chyba słyszycie, jak to wszystko trzeszczy. Dosłownie tam za kilka funtów mi się udało go trafić. To jest ta wersja Crime Squad. No i ten właśnie mold... Tak się on prezentuje. Tak na dobrą sprawę brakuje mi tylko jeszcze jednego, do którego paradoksalnie mam akcesoria, a nie mam samego moldu, i będzie wtedy komplet wszystkich 20 plus te dodatki, które tam udało mi się zdobyć. Więc wtedy będę już miał wszystkie i ten jeden poszukuję, ale ciężko jest go trafić na razie na eBayu, w takim właśnie tylko wariancie. Są tylko te, które no są kompletne. Pudełku. I one kosztują tam po kilkaset złotych, więc będę dalej polował szukał. W Polsce raczej chyba już nie liczę i wtedy zamknie się moja kolekcja i zrobię pewnie jakąś prezentację. Gdybyście oczywiście mieli ochotę, ale ten naprawdę jest w fenomenalnym stanie. Także to jest kolejna część tej paczki, ale to jeszcze nie wszystko. Przede wszystkim trafiłem to. Tada! Pierwsze pojawienie się Batmana. Na kartach komiksu. I jest to ta wersja Legacy, Deluxe Legacy, którą można było, no nie wiem czy w Polsce, dostać, ale on się prezentuje świetnie ten gacek. Szkoda, że nie jest to wersja pudełkowa, ale, ale jest. I warto wspomnieć zwyczajnie, że jest on bardzo, bardzo ładnie wykonany. Tutaj zastanawiam się, czy on nie był uszkodzony troszeczkę. E, takie ma przecięcie, jakby, no ale mówię w dobrej cenie i generalnie patrząc tak na to z tej perspektywy, nawet ma otwory, można go sobie ustawić. To jest to, to, co chciałem zawsze mieć. To najlepsze wydanie, pierwsze wydanie z tą świetną głową. Teraz ostatnio paradoksalnie śmieję się, bo McFarlane e, wypuścił. E, Ciekawe, czy na naszym rynku się pojawi wydanie właśnie First Appearance, ale przyznam szczerze, ten zdecydowanie bardziej mi pasuje. I no jest stabilny, a ta jego peleryna, jak możemy zauważyć, jest, jest taka dość, bym powiedział, szeroko roz, rozprze, rozpowszechniona, rozparta tutaj, otwarta, nie wiem, jak to nazwać, ale cieszę się bardzo, że. Właśnie go zdobyłem. To była taka moja największa chęć zdobycia. Właśnie tego najlepszego, wydaje mi się, wydania. Być może jedynego, jeżeli mówimy o pierwsze pojawienie się Batmana na rynku. Tutaj troszeczkę maluzu, bo w rękach to już nie, ale myślę, że nie ma jakiejś specjalnej tragedii. Więc bądź co bądź prezentuje się świetnie. No i na koniec mega, coś mega. Właśnie wracając do McFarlana, z nim jest taki problem, bo ma dużo pozycji tych figurkowych ze świata DC, które zbieram, bohaterów, którzy są przeze mnie lubiani, ewentualnie ci, którzy są mniej znani, ale świetnie się prezentują, albo coś po środku, ale czasem zdarza się tak, że niektóre pozycje można trafić tylko u niego na sklepie, ale o tym też. Bardziej cierpliwi i spostrzegawcy czekajcie, bo też o tym będzie mowa. Plus, ewentualnie, możemy kupić jakieś wydania, które dostają ekskluzywność: Walmart, Target czy jakieś inne sklepy. I u nas w Polsce, niestety, dystrybutorzy nie są w stanie w pewnych pozycji zdobyć. No i właśnie taką pozycję udało mi się trafić, którą chciałem mieć. Jest to Mega Fix. Bardzo dobrej cenie zresztą, czyli antymonitor z oczywiście kryzysu na nieskończonych ziemiach. No, świetna pozycja. Mega oldschoolowa i klimatyczna. Jest teraz oczywiście wypuszczony ostatnio ten buff związany z monitorem, tylko w takiej bardziej nazwijmy to ludzkiej postaci. Tam jest Spectre przede wszystkim, który już się wyprzedał praktycznie, jeżeli mówimy o pojedyncze wydania na sklepie McFarlana, natomiast jeśli chodzi o jeszcze inną figurkę z tego setu, Psycho Pirate też bym chciał go mieć, bo Kid Flasha i, i, i co tam jeszcze był? Zapomniałem. To jakoś niespecjalnie miałem ochotę, ale niestety właśnie to są takie ograniczenia. Dlatego też, że i antymonitor nie był dostępny na naszym rynku, udało mi się go zdobyć poza naszym rynkiem. Więc otwórzmy go i wydobądźmy, zobaczymy jak się prezentuje. Tutaj musimy w tym miejscu naciąć i wyciągnijmy To co się rzuca w oczy standardowo, czyli podkładka, czy podstawka jak kto woli, i karta kolekcjonerska. Ich do tej pory jeszcze nie wyciągałem z tych pudełek, może któregoś razu to zrobię, tak się cały czas nad tym zastanawiam. A co do samego antymonitora, no widzę, że ma on oczywiście, jak to w zwyczaju bywa, zabezpieczenia. Pierwszego się już udało pozbyć. Zaraz odetniemy kolejne. I tutaj będzie chyba ciężej. Dobra, na razie zróbmy to. I to jeszcze jedno nieszczęsne, które jest tutaj, ale może w ten sposób się udało. Bardzo dobrze. To i tak muszę wyjąć jeszcze te elementy. To jeszcze się nie chciało przeciąć, ale jest. Dobra, mamy to mamy to i wyciągamy monitora. jest przede wszystkim powiedziałbym, nie jeden po angielsku heavy. Jest, jest naprawdę ciężki. Wow. Stawy ma niesamowicie mocne. O. Oh. Takich, których jeszcze nie widziałem. No, tutaj też, ale znowu tutaj jest troszeczkę za luźny w ramionach. Niemniej no jest to kawał bedesa. I powiem szczerze Wam, że wygląda świetnie. Tak nam się prezentuje antymonitor. Tutaj troszeczkę farby, jakby niestety zostało. No cóż, nic nie poradzimy, ale możemy sobie porównać, jaki jest duży przy normalnej figurce, prawda? Jeżeli postawimy ich, o taką mamy tutaj tą linię, którą widzimy, prawda? Od stołu to ustawiamy ich tak i monitora. Więc widzicie, jaka jest różnica w wielkości i ogólnie w rozmachu. Także robi robotę. A tutaj mamy jeszcze dla przykładu tą mniejszą skalę kennerowską, którą też sobie ustawimy, więc sami widzicie. Jak on się prezentuje. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. A mojemu widzowi, nie wiem czy powinienem mówić, więc powstrzymam się. Może chcę pozostać anonimowy, ale który mieszka w Anglii na co dzień i ogląda moje materiały. Pomaga, wspiera, po prostu serdecznie dziękuję. I kto wie, może za jakiś czas znowu Wam pokażę jakąś paczkę, którą wspólnie zorganizujemy, abyście Wy też jako widzowie mojego kanału mogli zobaczyć. Także skomentujcie ten materiał, polubcie go przede wszystkim, podziękujmy mojemu cichemu pomocnikowi, mojemu Robinowi, który tutaj dzielnie mi pomógł. Oczywiście udostępnijcie, aby więcej osób wiedziało o takim właśnie przedsięwzięciu. Także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.